Oglądam dalej, ale tak naprawdę, żeby móc coś jeszcze się ustosunkować, musiałam, że tak powiem, tamten filmik dłuższy przesłać, żeby mieć pamięć. Ostatnio mówiłam, że mam dużo pamięci. Chyba trochę się skończyła, w sensie. Mm. <laughs> wydawało mi się, że mam dużo, ale znowu jednak brakowało. Yy, tutaj. Yy, w tym filmie, poziomkowy projekt, część pierwsza. Już, już wiem, bo już y, jestem na minucie 15, że w tej części będzie 11 pytań, czyli podejrzewam, że będzie po prostu 5 części. Tam chyba coś mi mknęło na początku, chyba właśnie autorka, y, autorka kanału wspominała. Tutaj y, jestem na etapie oglądania. Y, wspominała o. było pytanie o perełkę z perełkę z Douglasa, Douglasa w zasadzie. Yy, dlaczego? A tu w ogóle zapomniałam powiedzieć, tak? Inaczej ustawiłam kadr, bo mam do wstawienia drugi filmik odnośnie nowych nabytków. perfum. tam chyba 7 czy 8 zapachów. W sumie było około 15 i to na dwie części było podzielone. Natomiast yy, postanowiłam, że jeżeli powieś jakiś nowy nabytek, znaczy w sensie jakaś nowa paczka, ja to na bieżąco pokażę. I to jest na przykład paczka z dzisiaj rozpakowana, yy, którą chciałam po prostu na bieżąco pokazać. Tak w skrócie, przy okazji tego filmiku. Dlatego, że może będzie to lepsze rozwiązanie, pokazywać na bieżąco Jak ja sobie zapomnę, że kiedyś to później pokażę, to potem to gdzieś jest odstawione, zapomnę Gdzieś już jest w innym miejscu, gdzieś z tyłu, także różni to chyba z realizacją Tutaj mamy tak, ekstrakt niedostępny w Polsce, tak mi się wydaje, Sarah Baker Atlante Przynajmniej ja nie kojarzę, że był albo coś, może mam zaćmienie Który jest wskazywany jako po prostu obezwładniający, 48-godzinny, tak przepięknie przestrzenny, chłodny Taki dystansujący ekstrakt nadmorski. To ma być perła, jeżeli chodzi o takie motywy. Zobaczymy. Ja kocham morze, kocham ocean, kocham powietrze nad morzem, spacer nad morzem, yy, zwłaszcza jesienią, yy, wiosną, jesienią, gdy po prostu jest spokojniej. No, jest przepiękna aura. Natomiast różni to bywa z realizacją. Odpowiada mi kompletnie nadmorskość w wydaniu kolońskim. Także to musi mieć naprawdę ręce i nogi, i być naprawdę unikalne, i szlachetne, i prawdziwe. Natomiast tutaj mamy też zapach, który po prostu kiedyś mnie zafascynował. Aktualnie, jak widać, flakon. Były różne etapy, że miałam ten zapach, później nie miałam. To jest czwarty element e, Sara. I to jest zapach, który ja wspominam jako przepiękne, takie wilgotne drewno. Klimat takich właśnie wilgotnej Szkocji. Oraz mamy zapach, który się nazywa Chef's, który poznałam z próbki i mnie tak zachwycił, że skończyło się flakonem. Zapach poznałam dzięki koleżance, to jest przesyłka od Ani, koleżanki perfumowej. I właśnie zachwycił mi wówczas z próbki. Później miała być, miało być dekad, ostatecznie udało mi się od Ani odkupić flakon. Zapach się nazywa Chef's, jest to tak gdzieś ekstrakt, Sarah też ekstrakt, or chyba to nie jest ekstrakt. Także to mam dwa ekstrakty. W ogóle o ekstraktach będzie chyba osobna seria playlista. Ostatnio o ekstrakcie opowiadałam między innymi Astrophil Opera, opowiadałam też o w sumie zoologicznie czasami są uznawane jako ekstrakty. O szewcu na pewno będzie osobny filmik.